Dzień 536. Dziś sporo nowości z kierunku Wielkiej Nowosiłki. Tutaj po tym jak siły ukraińskie ustanowiły całkowitą kontrolę nad Staromajorskiem, następnym logicznym krokiem stało się zajęcie urożajne. Ostatnim razem mówiłem, że Ukraińcy nieco zmniejszyli intensywność ataków naziemnych w tym regionie, ponieważ zauważyli, że Rosjanie nasycają okrążenie rezerwami. Ukraińcy zrozumieli, że jest to doskonała okazja do taniego zniszczenia sił rosyjskich ogniem pośrednim. Geolokalizowane nagrania z regionu pokazują, że Ukraińcy śledzili rosyjskie posiłki, a następnie celowali w koncentrację sił. Niedawno ukraińskie rozpoznanie ostatecznie potwierdziło, że Rosjanie znacznie uszczupili swoje rezerwy, dlatego Ukraińcy ponownie zaczęli stopniowo zwiększać intensywność operacji naziemnych. Najpierw ukraińska piechota morska z 35 i 36 brygady przeprowadziła serię ataków rozpoznawczych z północy i północnego wschodu. Operacja zakończyła się sukcesem, a przed północą siły ukraińskie zdobyły już przyczółek północnej części wioski. Jak można było zobaczyć na zdjęciach satelitarnych, północna część wioski składała się z kilku umocnień, ponieważ Rosjanie wykopali wcześniej kilka sieci okopów. Niedługo po tym Ukraińcy próbowali Wykorzystać swoje ostatnie zdobycze i zaczęli atakować inne umocnienia w pobliżu. Rosyjskie media donoszą, że Ukraińcy zaangażowali swoje czołgi i zapewnili wsparcie ogniowe z dystansu. Nagrania geolokalizacyjne potwierdzają, że ukraińskie czołgi nękały rosyjskie posiłki oraz uniemożliwiały Rosjanom swobodne poruszanie się po wiosce. W rezultacie siły rosyjskie nie otrzymały niezbędnej pomocy na czas i musiały się wycofać, ponieważ Rosjanie mieli okopy tylko w północnej części wioski, po przełamaniu linii obrony dalsze przemieszczanie się sił ukraińskich było znacznie łatwiejsze. Niemniej jednak Ukraińcy nie spieszyli się z dalszymi ruchami wole leli pozostać w okopach w oczekiwaniu na ciężki ostrzał artyleryjski, który był nieunikniony. Zamiast tego Ukraińcy przyjęli postawę obronną w północnej części wioski, podczas gdy inne jednostki piechoty morskiej przygotowywały atak z zaskoczenia. Nagle Ukraińcy otworzyli dwie kolejne linie ataku, od wschodu i od zachodu. Jak się okazało, Ukraińcy ukryli mosty pontonowe w liniach drzew i w nocy utworzyli przejście przez rzekę. Siły rosyjskie w południowej części wioski zostały prawie okrążone, dlatego szybko porzuciły swoje pozycje i uciekły. Początkowo rosyjskie media twierdziły, że osada nie została jeszcze Utracona i że siły rosyjskie przygotowują się do kontrataku w północnej części wioski. Późniejsze nagrania geolokalizacyjne pokazały, że Rosjanie ostatecznie stracili osadę, ale próbowali zdobyć przyczółek w desperackim kontrataku, ale ich jednostki szturmowe zostały szybko unicestwione za pomocą amunicji kasetowej. Rosyjscy analitycy natychmiast zaczęli obwiniać dowódców za załamanie linii obrony. Ogólnie rzecz biorąc, analitycy obwiniali całą rosyjską 37 Brygadę za niepowodzenie w zorganizowaniu spójnej obrony. Ujawniono, że dowódcom nie udało się wprowadzić ścisłej dyscypliny i narzekali. Na brak dostępnych żołnierzy, podczas gdy połowa żołnierzy na tyłach była stale pijana. Co więcej, współpraca między oddziałami była fatalna, a rosyjskie jednostki czołgów często odmawiały wsparcia ogniowego piechocie na linii zero. Dlatego Rosjanie stracili taktyczne wzniesienia wokół Staromajorska i Urożajne i zmarnowali życia setek żołnierzy w maszynce do mięsa na nizinach. Dopóki kontynuowanie tego stało się fizycznie niemożliwe. Ukraińcy już wykorzystują odwrót Rosjan z tej wioski i nawet ustanowili kontrolę nad kilkoma umocnieniami na południe od wioski. Linia frontu będzie się nadal załamywać, a bitwa o zawitne bażanie... Już się rozpoczęła. Jeżeli mieszkasz w Polsce lub innym kraju, rozważ zakup podwójnych flag, aby wyrazić swoją solidarność. Opracowaliśmy najbardziej pożądany wzór z podwójnymi flagami, wszystkich krajów, do których jest dostępna wysyłka. Kliknij link w opisie poniżej i sprawdź nasze nowe produkty z podwójnymi flagami.